Koreańska sałatka z ogórków, taka sałatka na ostro, na bardzo ostro. Oj, mucim. Oj, po koreańsku ogórek, mucim, sałatka. Sałatka nie tylko fantastyczna ze względu na to, że zbliża się nasz sezon grillowy. Wraz z nadejściem wiosny wszyscy mamy ochotę na grilla i na mięsko z grilla. I to jest fantastyczna rzecz do na przykład do karkoweczki czy do innych mięs, ale także oczywiście do koreańskich potraw. Wcześniej robiłam film o bibimbap i ta potrawa, ta sałatka fantastycznie się nadaje też jako jeden ze składników. Także jeżeli decydujecie się zrobić bibimbap, to dodajcie te ogórki, tą sałatkę jako jeden ze składników. Fantastyczna, ostra, taka bardzo świeża, bardzo chrupka. Taka nadająca świeżości i chrupkości tej właśnie potrawie. Oprócz tego oczywiście oni ją jedzą jako jedno z side dish, czyli z tych takich różnych mini potraw, które je się do ryżu. Robiona z ogórków gruntowych, aczkolwiek w Korei robi ją się z ogórków chyba perskich, troszeczkę innego gatunku, ale nasze gruntowe są bardzo zbliżone do tych perskich i myślę, że jeżeli użyjemy tych gruntowych, to nie ma dużej różnicy, także możemy spokojnie. Najpierw je solimy, dokładnie myjemy, kroimy i solimy, odstawiamy na 25-30 minut. Chodzi o to, żeby pozbyć się nadmiaru wody, bo dlatego, że sałatka po zrobieniu, ona wytrzymuje długo w lodówce, nawet dobrze jest jej dać troszeczkę więcej czasu. Można ją jeść oczywiście od razu, jest fantastyczna od razu na świeżo, ale jeżeli damy jej troszeczkę więcej czasu, to te wszystkie procesy się rozpoczną i ten smak będzie się rozwijał wraz z czasem. Także no, myślę, że na grilla, na weekend grillowy fantastyczna. To co? Tyle gadania, zabieramy się za robotę.